Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorWu. Słuchajcie, tutaj się dzieje. Dopiero co wystawiliśmy Wam Yamaha R125 wersji Fluo, a już teraz do oferty trafiła Yamaha R125 Pink Fluo, czyli nasze dwie najbardziej popularne edycje R125, na które zawsze popyt jest największy. Zobaczcie już, co dla Was przygotowaliśmy. Już na pierwszy rzut oka widać, jak ten motocykl wyróżnia się spośród wszystkich modeli. Podejrzewam, że niektórzy z Was stwierdzą, że ten motocykl wygląda bardzo źle w takich różowych barwach, ale uwierzcie mi, że mieliśmy już od początku roku takich motocykli kilkanaście i one zawsze sprzedawały się rewelacyjnie. Już nie mówię o tym, że kobiety oczywiście ten model bardzo sobie u nas ulubowały, ale naprawdę także faceci, ten motocykl bardzo wyróżnia się na drodze, bardzo jest rzucający się w oczy, więc na pewno też i bezpieczeństwo swoją drogą wzrasta, ale no nie ma co tu dużo mówić, że ten motocykl robi olbrzymie wrażenie. Wbijajcie nasze social media, zobaczycie, jak on wygląda w zestawieniu z drugą taką samą wersji, takiej już typowo żółto-zielonej Fluo. No ale coś o tym motocyklu. MotorWu, oczywiście tak dla wstępu, to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się na pewno domyślacie, ale też prowadzimy swój serwis motocyklowy, do którego gorąco Was wszystkich zapraszam. Sporo szczegółów znajdziecie na naszej stronie, na naszych social mediach, Facebook, Instagram, TikTok, tam też sporo nas opinii, więc warto tam zaglądać. No ale czym się wyróżniamy? Do tym, że każdy motocykl, zanim trafi tutaj, no to trafi do nas na serwis. Jeżeli cokolwiek jest przed nim do zrobienia, to robimy to już my z góry. Tak też było w tym przypadku, aczkolwiek tutaj jakichś dużych serwisów nie robiliśmy, bo naprawdę w bardzo fajnym stanie ta maszyna do nas przyjechała. To jest rocznik 2011. 100% oryginalny przebieg, tutaj jest 30 bodajże kilka tysięcy kilometrów przebiegu, 100% oryginał od nowości. Napiszemy to na fakturze, do tego mamy nawet do tego motocykla oryginalną fakturę zakupu z 12 roku, bo tutaj pierwsza rejestracja była w 12 roku. Także do tego dołączamy za prawie 5000 euro. No ale od oryginału ten motocykl na pewno sporo się na tą chwilę różni. Oczywiście jest całe czarne malowanie, do tego okleina Pink Fluo, ale dodatki, zobaczcie, czarna szyba z garbem i to też nie byle jaka, tylko puig. Do tego wleciał akcesoryjny wydech, ale to też nie jest taka zwykła końcówka wydechowa, tylko to jest cały kompletny wydech, aż od cylindra, aż od głowicy po samą końcóweczkę. No, oczywiście bez katalizatora, bardzo ładnym stanie MIF. Na tą chwilę wyjęty jest DB Killer. Zobaczcie, jaka tutaj jest luźnia. Postaram Wam się też zaraz nagrać, jak on fajnie strzela płomieniami z wydechu, jak go się przekręci na odcinie, jak jest silnik ciepły. Ale oczywiście wkładka wygłuszająca, czyli ten DB Killer, jest pod siedzeniem. Można sobie w każdej chwili ją założyć. Z tą wkładeczką, tutaj sobie w tej folicy jest ta wkładeczka. Z tą wkładeczką naprawdę motocykl brzmi bardzo grzecznie, bardzo kulturalnie. Przechodzi wszystkie przeglądy, bo wtedy normalnie ma homologację. No ale po wyjęciu, tak jak teraz, no to już naprawdę robi się szał, według mnie, a myślę, że tych R125 u nas już się przerobiło naprawdę całe mnóstwo, no to ten wydech MIF jest jednym z dwóch najlepszych wydechów do R125. Pod tym względem, że naprawdę brzmi na pewno najbardziej basowo, no i największe marchewy z niego potrafią lecieć, więc to na pewno też na plus. Oczywiście oprócz wydechu wleciała też akcesoryjna tylna lampa LED przyciemniana, więc jakby to też jest fajnie gra z całokształtem motocykla. Krótki uchwyt rejestracji. Fabrycznie są takie długie, aż za koło plastikowy ten jest trochę taki krótszy. Wygląda bardziej sportowo. No i co? A oczywiście wracając do silnika, no to silnik jest zalany nowym olejem Motul 10W40, wymieniony filtr oleju, wymieniona świeca, bardzo ładny był filtr powietrza, więc został. No i cała reszta podzespołów bardzo fajna, typu napęd, tarcze, klocki, opony, więc ten motocykl na tą chwilę według mnie jest bez żadnego wkładu finansowego. No i zobaczcie, jak on wygląda. No, na pewno jeśli chodzi o R125, to jest to jeden z lepiej utrzymanych egzemplarzy. Wiadomo, no jakieś tam ślady użytkowania się znajdą, jakieś rysy, jakieś odpryski. Tego nie unikniemy po tylu latach, no to jednak 10 lat jakby nie było w czyichś rękach. Było, ale i tak myślę, że wygląda to fajnie. Wszystkie plastiki mają wszystkie uchwyty. Nie ma tutaj żadnych trytytek pod spodem. Wszystko tak, jak Bóg stworzył, tak przy tym motocyklu jest. No a co, zapalmy go sobie. Czyli tutaj jeszcze będzie szło echo. No ale żeby już nie przedłużać, no to zobaczcie, jak to fajnie pyrka. Zobaczcie, co się dzieje.
paliwa, zobaczcie. Prawo prawie pełny. Obrotomierz. Rewelacyjnie to wygląda. I poczekajcie chwilę, aż się motor rozgrzeje. Pokażę wam, jak to fajnie strzela. No i co, chyba tyle z opowiadania. Całą masę reszty informacji zapraszam do nas na miejsce do Żardowa. Można taki motocykl sobie zobaczyć na żywo, obejrzeć, a nawet przejechać się. Ale pamiętajcie, że u nas jest też opcja zakupu takiego motocykla całkowicie zdalnie. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie, skąd jesteście. My wam telefonicznie wycenimy koszt takiego transportu do was pod dom. No i żeby było uczciwie, no to z góry płacicie tylko i wyłącznie sam koszt transportu takiego motocykla. Całą resztę dopiero jak podejmiecie taką decyzję na miejscu już przy odbiorze. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. Jest też oczywiście opcja zakupu na raty, więc jakiekolwiek pytania śmiało dzwońcie, pytajcie. Więc do usłyszenia, a mam nadzieję, że może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się, lewa w górę. Siemanko.